polski robotnik w Hiszpanii musi zbierać butelki, by odwiedzić rodzinę w Polsce? Tak przynajmniej wynika z reklamy znanego napoju emitowanej w hiszpańskiej telewizji. Część polskich emigrantów uznała, że reklama zwyczajnie obraża Polaków. Magdalena Karpińska. Polak Jacek jest robotnikiem. Pracuje w Hiszpanii, ale to nie jest życie jak w Madrycie. Tęskni za rodziną, ale od 5 lat nie stać go na podróż do Polski. Z pomocą śpieszy Coca-Cola. Wysyłając SMS-a można wylosować bilet na Euro 2012. Ta reklama buduje obraz naszego kraju taki dosyć smutny, powiedzmy, i przygnębiający. Chociaż w pewnym sensie też pozytywny, dlatego że ta tęsknota za krajem. W internecie rozgorzała dyskusja. Jedni twierdzą, że reklama pokazuje przyjazny wizerunek Polaka, który potrafi się zintegrować. Hola, Paco. Hola, u nas. Inni mówią, że reklama Polaków obraża. Jedni, że reklama pokazuje rodaka nieudacznika. Inni, że uderza w hiszpańskich pracodawców. Jedni widzą Polaka uczciwie ciężko pracującego, inni Polaka prostaka. To jest nieładne, to jest arogancja. Ja pracowałem też na budowie kiedyś tam i się tego nie wstydzę. I kosiłem trawniki po prostu, żeby utrzymać rodzinę. Wyjeżdżałem za granicę, podejmowałem się najprostszych prac i nie wstydzę się z tego i jestem z tego dumny. Polski ambasador w Madrycie uważa, że reklama pokazuje Polaka w pozytywnym, choć nieprawdziwym świetle, bo każdego dziś stać na przylot do kraju raz w roku. W Hiszpanii jesteśmy cenionymi pracownikami, uważa ambasador. Przypomina, że nie przeszkadzał Polakom wizerunek przystojnego rodaka hydraulika. Zresztą też i w Polsce w reklamie znane jest wykorzystywanie narodowych stereotypów. Magdalena Karpińska, Panorama.